chęć, by wdrożyć te nowe rozwiązania, te konieczne zmiany do prawa polskiego. Thank you very much. Thank you very much. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za interesujące spojrzenie na tę sprawę. I ponieważ tutaj akurat zatrąca to kwestię wielkiej polityki, prawda, a jest jedyną przedstawicielką w naszym tutaj gronie jest właśnie pani minister. Bardzo proszę. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować panu Borysowi za dobre słowo i za wiarę, że mimo wszystko, mimo powiedzmy takich powolnych efektów, rząd w jakiś sposób rozumie i stara się coś zmienić, bo szapoba dla redaktora Jaszewskiego za jego radykalne poglądy i ostre i prowokacyjne czasami wejścia, ale ja uważam, że mimo wszystko reprezentuje pan podobny styl, jaki reprezentują nasze media, to znaczy się odnoszą się jakby do tego, co pan powiedział, raczej do kampanii wyborczych, natomiast nie koncentrują się na tym, co w Polsce jest dobre. No proszę państwa, wydaje mi się, że naprawdę byłoby bardziej optymistyczne dla narodu, gdybyśmy wiedzieli, w jakie inwestycje wchodzimy, co nowego tworzymy, żebyśmy poświęcali temu wszystkiemu więcej czasu na różnego rodzaju forach i być może w mediach, do których no, trudno się powiedzmy przebić takim pozytywnym efektom działalności gospodarczej. Natomiast wszystkie te sprawy, trudności, te bariery, które zostały tutaj wymienione, odprawy sanitarne, fitosanitarne, weterynaryjne, celne, gwarancje bankowe dla spedytorów, czy jakieś tam kontrowersje w wypłacaniu, to są rzeczy, które naprawdę można zrobić, tylko trzeba wytworzyć odpowiednią płaszczyznę porozumienia, wymiany informacji. I wydaje nam się, że udało nam się na przykład dzięki temu, że właśnie przedsiębiorcy przyszli do ministerstwa i zaczęli jakby klarować swoje poglądy. Powiem tak, że mam wrażenie, że w tym kraju to czasami tacy urzędnicy w Ministerstwie Finansów czy w Ministerstwie nie wiem, Rolnictwa czy Zdrowia są czasami ci siedzący w Warszawie oderwani trochę od rzeczywistości i naprawdę trzeba dużo czasu jeszcze, żeby to wszystko wyklarować. I do tego powinni być wykorzystani przede wszystkim parlamentarzyści, bo to jest ich taki obywatelski obowiązek. I na to powinniśmy jakby więcej poświęcać takiej energii. A to, co usiłował tutaj Krzysztof Gromadowski przemycić, nie, że mimo wszystko nie jest tak źle, nie, że generalnie porty są w miarę elastyczne i pozytywnie prowadzą swoją gospodarkę, to jest cenne. To jest cenne, bo tak powinniśmy postrzegać i widzieć pozytywne elementy, które się dzieją. Bo to suma summarum stanowiło o tym, że Polska była jakąś tam zieloną wyspą, prawda, na mapie Europy przez czas jakiś. Ja nie mówię, że jest dobrze. Jest naprawdę bardzo dużo, ale łatwiej pewne rzeczy rozwijać i dobudowywać. Jesteśmy beneficjentem największej ilości miliardów euro na budowę infrastruktury. Róbmy to dobrze, nie? Bądźmy w tym jak najlepsi, nie? I trzeba każde takie pozytywne rzeczy przedstawiać. Już rozpędziłam się. Przepraszam. Dziękuję. To jest bardzo słuszny postulat, żebyśmy robili to z głową, bo w tej chwili no, nie zawsze można mieć takie wrażenie, że te pieniądze trafiają tam, gdzie najbardziej są potrzebne i tam, gdzie by przyniosły największe efekty. Bardzo, bardzo proszę. Ja tylko chciałbym, bo korzystam z okazji, że są moi koledzy z portów i chcę powiedzieć, że również należy szukać pewnych przyczyn, dlaczego jest mała podaż w naszych portach. To jest niedocenianie partnerów z południa i zbyt mały marketing w tych krajach. Ale chcę pokazać też, jak nowoczesna firma może poszukiwać dróg rozwiązania tych wąskich gardeł w transporcie. I tutaj znowu odwołam się do DCT, który poszukuje możliwości odwozu kontenerów barkami i utworzenia jakiegoś portu w okolicach Torunia. Więc jest to poszukiwanie i tu muszę powiedzieć również ważną rzecz, że sprzyja temu bardzo administracja morska, a szczególnie Liga Morska i Rzeczna. Dziękuję.
żeby tak konsekwentnym być i powiedzieć parę słów optymistycznych, bo to już się do końca zbliża, to jest chyba najwyższy czas. Chciałem powiedzieć, że jako przedstawiciel Zarządu Morskiego Portu Gdynia jesteśmy bardzo zadowoleni z mimo wszystko postępów w obsłudze, w procedurach, tam dotyczy to obsługi celnej zwłaszcza, jest naprawdę duży postęp. Ponadto mamy tą szczęśliwą sytuację, że Port Gdynia jest portem średniej wielkości, także z jednej strony boję się, pamiętając co mówił Władek, że średni zniknął, ale my jesteśmy średniej wielkości. Mamy niezbyt dużo potencjału, ale w sam raz mamy jeszcze przed sobą wiele możliwości wykorzystania dobrego tego, co mamy. Przede wszystkim patrzymy na rachunek ekonomiczny. Sprywatyzowaliśmy największy terminal kontenerowy, jeżeli chodzi o obroty. Otrzymaliśmy za to około 50 milionów dolarów, które reinwestowaliśmy w infrastrukturę, na skutek czego powstały nowe linie, nowi klienci przyszli do portu. Sądzę, że tutaj też terminal dobrze prosperuje i już w dużym stopniu zwróciła się ta inwestycja kontrahentom, więc to jest bardzo ważne, żeby nie tylko mówić o procentach, o tonach, o porównywać jakieś statystyki, ale przede wszystkim o wymiarze działalności gospodarczej, o rentowności tej działalności gospodarczej. To nie sztuka przeładować nawet bardzo wiele kontenerów. Trzeba po prostu na tym zarobić i to zarówno terminal, jak i zarząd portu musi na tym zarobić. No i właśnie tutaj aż się prosi, żeby skorzystać z okazji i w momencie, kiedy tu jest pan Borys Węcer, żeby powiedzieć, że naprawdę nie było tak, że Port Gdynia był bardzo zadowolony przez wiele lat swojej monopolistycznej pozycji. Pan ma bardzo ciekawe i bardzo dynamiczne swoje apele o rozwój, ale przy okazji też trochę pan tutaj zaciemnił obraz, ponieważ Port Gdynia bardzo naprawdę rzetelnie pracował na swoją dzisiejszą pozycję i cały czas starał się dalej rozwijać swoją ofertę rynkową i nie spał, tak jak pan to określił, tylko naprawdę budował lepszą infrastrukturę na lepszą przyszłość portu. Dziękuję bardzo. Mamy głosy wśród publiczności. Słuchamy. Z reguły nie występowałem publicznie, przepraszam, może się będę jąkał. Zajmuję się ochroną przeciwkorozyjną. Bardzo proszę się przedstawić. Ryszard Zabłudowski, Ryza Engineering. Zajmuję się ochroną przeciwkorozyjną od około 20 lat. Kiedyś przeczytałem za czasów Gierka, była taka powiedzmy ekspansja na szybkie budowy, dróg, mostów i tak dalej. A potem za jakiś czas była taka informacja, którą przeczytałem. 10% dochodu narodowego tracimy na korozję tych całych naszych wielkich konstrukcji szybko, ale niezbyt dobrze. Gdyby pan był uprzejmy przejść do rzeczy, prawda? Czyli co ma korozja do portu, bylibyśmy wdzięczni. Ja tutaj właśnie apeluję do pani minister, że jeżeli będzie, powiedzmy, będzie przewidywany jakiś harmonogram, a na pewno będzie, rozwoju, rozbudowy, modernizacji portów morskich, a żeby przewidzieć pieniążki na ten cel. Bo ja, mówiąc nawiasem, i śledząc, powiedzmy, korozyjne, że tak powiem, zapotrzebowanie dla kadłubów statków, notabene Świnoujściu, przy wejściu do portu Świnoujście statek wydaje czterokrotnie więcej energii na ochronę przeciwkorozyjną. Jest to bardzo niekorzystna sprawa, dlatego że system przynosi power protection, czyli jak gdyby przesterowanie dla statku z tytułu zapotrzebowania na ochronę nabrzeża, szczególnie przy nabrzeżach, które mają połączenia z torami. Także apelowałbym, żeby nie zapomnieć o tym temacie, bo poniesiemy nie 10%, a więcej, a armatorzy mogą zasądzać, bo ja otrzymując co miesiąc raporty, muszę dać, że tak powiem, ocenę techniczną dla statku. Dlaczego w danym momencie, a teraz już proszę o raporty z portów. Bardzo dziękujemy za ten wypowiedź, ale ponieważ jest to niejako oboczny wątek w stosunku do naszego, a mamy tutaj następnego chętnego do dyskusji, pan Julian Kołtoński.